A, witam wszystkich w kolejnym odcineczku Dino Crisis. Jesteśmy już prawie przy końcu. Teraz, o kurde. Teraz będziemy musieli uruchomić generator. Nie idę tam, nie z tego powodu, że tam jest Dinuś, tylko z tego powodu, że no, w złą stronę poszedłem. Wujek Elvis czasami lezie tam, gdzie nie trzeba. Nie zapisujemy na razie. A, dobra. Zapiszmy jednak. Nie wiem po co, ale... Dobra. Gdzie my jesteśmy? W takiej miejscówce. To teraz gdzie powinniśmy iść? Ja będę teraz często sprawdzał na mapce, ponieważ... Kurde moly. Kurka wodna. Jaju pieprzony, wydupcaj. Jasna dupa. Pewnie nie mam hemostatu, jak znam życie. Jest hemostat. Także pamiętajcie, jak będziecie w to grać, hemostat to rzecz święta, to jest po prostu nakrwawienie, taka jakby kropluweczka. To jest tak, wpadamy w Area 57. Czyli B2. No i tak. Trzeba uruchomić ten francowaty generator. Jak ja to zrobiłem? Czekaj. Dobra, skoczmy tutaj. Nic się nie dzieje. Jak zawsze będę błądził. No już po prostu nie pamiętam, no. Grałem w to trochę czasu temu. Wiem, że biją dzwony, tylko po prostu nie wiem, w którym kościele. Tak wiem, mogłem się przygotować, mogłem zajrzeć do solucji, ale staram się jak najmniej zaglądać. Chwila. Najpierw chyba trzeba obcykać ten komputer, co tam był u góry. A dopiero później pogadamy o kolorach. A, Regina. O, niezła dupa, młoda. Na chatach, tylko gdzie był ten komputer zasrany? On był tutaj czy na dole? A to nie ten. A to był chyba ten. Teraz oglądamy grafikę. A. Chyba się udało, Eureka. System powinien być odblokowany teraz. To się wydaje skomplikowane, ale nie jest to skomplikowane.
Tym bardziej jak w ostatnim filmiku Martwa Wyspa, czyli... O, System Locket, czyli Mega Zajka zauważył, że szkoda, że nie ma polonizacji do tej gry, nie ma spolszczenia. Ale da się to wybaczyć. Czasami się pobłądzi, ale też... Co ja tu mam wsadzić? Znaczy włożyć. Powiedzmy wsadzić. Stabilizer. On se tu pojechał. I gitarka. Zakumał czacze. Aha. Procedura jeszcze niekompletna, tak jest, trzeba ten inicjalizer, czy jak to się to tam kuźwa nazywa, trzeba jeszcze wsunąć, tak jak to dziadostwo. Dobra, to po raz kolejny niepotrzebnie, żeśmy za pierwszym razem zjeżdżali do tej windy, ale pojeździmy sobie windą. Nic się nie dzieje w końcu. Tu. Regina. To już jest w sumie jedne z ostatnich kroków i zostanie nam już tylko oczywiście przejść w trzy różne zakończenia, ponieważ tą grę można skończyć na trzy różne sposoby i tak jak nie słuchajcie tych plotek, które ludzie mówią, że gra wybiera za nas alternatywne zakończenia, to jest zupełna nieprawda. My osobiście wybieramy, które zakończenie chcemy, w którym zakończeniu chcemy skończyć grę. Ja wam pokażę oczywiście wszystkie trzy, bo nie byłbym sobą, nie byłbym bujkiem Elvisy. Nie ma tu jakiegoś komputera, tu jest jakiś komputer. Co my tu mamy? Oby jakieś kule, a kolejny pluk. Ja z tych plugów tak za często nie korzystam, stąd też narzekam na ten brak naboi. A i coś wcisnąłem, coś się stało. I chyba tak się miało stać. O kurwa. To była para czy... Czy dinuś? Chyba jakaś para. Albo dinuś. Para już widać, dobra. No to tak straszy kuźwa. A już miałem kilka schizów w tej grze. Jak znienacka mnie przyatakował jakiś skurwydziad. Ja czasami nie lubię takich niespodzianek. No dobrze. Teraz idziemy tutaj. Tutaj powciskajmy teraz. Taka aparatura. Ciekawa, zaawansowana. Ej, powkładało się w dziurki. Turning back once it overloads. Then we won't look back. Crack that sucker and let's go out with a boom. Danger. Generator has surpassed safety. A mam nadzieję, że ona wie, co robi. All personnel evacuate immediately. Repeat. All personnel.
ceiling! Move it! Oi, oi, oi. You fool. What was the point in saving me? How pathetic. I to, co teraz widzieliście, to był puls, coś tam, coś tam. Kyle założył to doktorowi Kirkowi. I to będzie właśnie zakończenie numer 3. To, co on tam zrobił. A więc... widzieliście, jak ten czujnik założył doktorowi Kirkowi. Guile. I właśnie to będzie zakończenie numer 3 i tym zakończeniem zajmiemy się za 3 odcinki. Ja teraz będę się z wami żegnał. Nie wiem, czy ten odcinek będzie dłuższy, czy krótszy. Będę się z wami żegnał. Zapiszę sobie rzecz jasna stan gry. Teraz będziemy musieli zmierzać do Guile'a. By mu pomóc uratować się z tej rury. Może nam i... pomoże i Rick. Ale to w następnym odcineczku. Tymczasem trzymcie się, see ya. Do następnego odcineczka z pierwszymi alternatywnymi zakończeniami.